Naturalnym kandydatem Platformy na premiera jest Grzegorz Schetyna, mówi w rozmowie z Onetem posłanka PO Iwona Śledzińska-Katarasińska. W przyszłym tygodniu Platforma planuje złożyć wniosek o wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Oficjalnie kandydat PO na premiera ma być przedstawiony w ciągu kilku dni. Wiadomo już, że wniosek Platformy poprze Nowoczesna. Z kolei PSL i Kukiz 15 o pomyśle PO mówią dosyć sceptycznie. Wniosek ten i tak nie ma większych szans, bo żeby zmienić rząd i premiera, Platforma potrzebowałaby poparcia co najmniej kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli w ciągu tygodnia Ministerstwo Zdrowia nie znajdzie dla nich czasu, to rozpoczynają przygotowania do strajku. Tak zapowiadają ratownicy medyczni. Ratownicy przede wszystkim żądają podwyżek. W tej chwili ich pensje wynoszą od 1700 do 3000 zł. To jednak nie jedyny postulat. Ratownicy chcą również całkowitego upaństwowienia systemu ratownictwa. Chodzi o to, by nie byli oni zatrudniani na umowy śmieciowe. Co zresztą w swoim exposé zapowiadała premier Beata Szydło. Zaostrza się sytuacja polityczna w Turcji. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan zapowiada, że jeśli wygra kwietniowe referendum, które da mu większe uprawnienia, to parlament rozpocznie pracę nad przywróceniem kary śmierci. Po nieudanym lipcowym puczu Erdoğan już nieraz sugerował, że być może należy wprowadzić tę najwyższą formę kary. Jeśli tak by się stało, to Unia Europejska już zapowiedziała, że oznaczałoby to koniec rozmów w Brukseli z Ankarą o wstąpieniu Turcji do wspólnoty. Wieża Eiffla pod specjalnym nadzorem. Symbol Paryża zostanie otoczony przez kuloodporną barierę, która ma chronić turystów przed ewentualnymi zamachami. Władze miasta wybrały już architekta i projekt. Wysoka na 3 metry bariera ma odgrodzić wieżę Eiffla od sekwany i od pola marsowego. Bariera ma być z daleka prawie niewidoczna, ale na tyle gruba, by móc zatrzymać nie tylko pociski karabinów, ale również odłamki granatów. Tragedia w japońskim zoo w miejscowości Shirahama. Opiekun został zabity przez słonia. Mężczyzna mył słonia w klatce, kiedy 3,5-tonowe zwierzę zaczęło nagle wymachiwać w różne strony trąbą. Słoń uderzył stojącego przed nim mężczyznę, popychając go w kierunku ogrodzenia. 37-latek prawdopodobnie doznał silnego urazu głowy, uderzając o klatkę lub o ziemię. Zmarł po godzinie po przybyciu do szpitala.